W zamachu w Manchesterze zginęło dwoje Polaków. Informację potwierdza nasz MSZ. Jeden Polak został ranny. Wcześniej Wielka Brytania podniosła poziom zagrożenia terrorystycznego do najwyższego możliwego, krytycznego. Na ulicach pojawić się mogą żołnierze, do tego ściślej mogą być chronione kluczowe obiekty jak lotniska czy dworce. Brytyjska policja zidentyfikowała prawdopodobnego sprawcę samobójczego zamachu. To 22-letni Salman Abedi. W eksplozji przed halą Manchester Arena zginęły co najmniej 22 osoby, a 59 zostało rannych. Kreml bezczelnie mieszał się w wybory w USA, mówi były dyrektor CIA John Brennan, który stanął przed kongresem. Amerykański wywiad w sierpniu zeszłego roku ustalił, że Rosja prowadzi agresywną operację w celu zakłócenia kampanii. Brennan ostrzegł Rosję, że wtrącanie się w proces wyborczy nie przyczyni się do szybkiej poprawy stosunków. Dochodzenie w tej sprawie oraz podejrzeń o kremlowskie powiązania osób z otoczenia Trumpa prowadzą cztery komisje kongresu oraz specjalny prokurator. Ratownicy medyczni rozpoczynają dziś protest. Domagają się 1600 zł brutto podwyżki po 800 zł przez dwa kolejne lata. Przez dwa tygodnie akcja protestacyjna będzie polegała na oflagowaniu i oplakatowaniu jednostek systemu ratownictwa. Potem ma zmienić formę. Ratownicy chcą zwrócić uwagę na dysproporcje płac między nimi a pielęgniarkami. Domagają się pilnego spotkania z ministrem zdrowia. Aplikacja Onetu nagrodzona w kategorii Best Use of Mobile. Wyróżnienia przyznawane są w prestiżowym konkursie organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mediów Informacyjnych INMA. Konkurs organizowany od 1937 roku wyróżnia najlepsze rozwiązania w dziedzinie innowacji i rozwoju marki. Aplikacja Onetu posiada unikalną funkcjonalność odsłuchu artykułów oraz dostęp do serwisu informacyjnego Onet24 w wersji audio. Aplikacja pozwala także na odtwarzanie programów Onetu w każdym telefonie i urządzeniu mobilnym.